box. Three. Tam tylko dwie ręce w tej Pandorze. No ty Eddie. O żeś ty Edek. Ja tu naprawdziłem Pandora, a ty mnie tak lejesz. Ja nogi. Poszedł. Nie naprawiam Pandory. Nie żartuję. Mam tylko dwie ręce. Niską chyba i wysoką, ale zaraz go załatwimy. Źle mi się gra trochę, bo mam... Pięknie, to o to chodzi, Eddie. No, chcecie jeszcze zdjąć z tego zukwita twojego? Pięknie cię pojechałem. Dobra, jeszcze jedna rundka i naprawiam Pandorę. A raczej wam pokazuję filmik z Pandory. Źle mam tego arcade sticka, bo leci mi. Aj, chciałem go przeskoczyć, bo z tej strony. No. Źle mi się tu gra. A, nie zrobię, bo mi się za... Muszę przeskoczyć, ale on mi nie da przeskoczyć. Myślę, jeszcze mnie zmieli. Wiedziałem, że przegrał zabawa, ale dobra pady, jedziemy z naprawą. Cześć, witajcie na kanale AnyceArcade.pl. Jak widzicie, przede mną jest Pandora Box z numerkiem trzecim. Pandora Box ma takie oto uszkodzenie, a mianowicie po włączeniu jest zawieszony obraz. Nic się po prostu nie uruchamia kompletnie. Została wysłana do mnie, żebym sprawdził po prostu, czy da radę to naprawić. Troszeczkę pogrzebałem w sieci i powiem szczerze, jestem zawiedziony, bo jest bardzo mało informacji na temat tego urządzenia. Byłem bardzo zdziwiony, gdzie tych urządzeń się naprawdę bardzo dużo sprzedaje. Widzę po AliExpress. To już jest dosyć stare urządzenie, bo to jest model trzeci. W tej chwili jest bodajże 11 czy 12 nawet już. Nawet nie zagłębiałem się do końca w tym temacie. No ale została do mnie wysłana. Pomyślałem sobie, że sprawdzę, zobaczę, jak dam radę, to naprawię. I co się okazało? Okazało się, że jest uszkodzony plik, raczej software, oprogramowanie tej Pandory, bo po uruchomieniu, tak jak mówiłem, pojawia się tylko plansza z Pandorą i tyle. Nic się nie dzieje. Zacząłem szukać po internecie informacji na ten temat. Jest bardzo mało informacji, dlatego postanowiłem cokolwiek tam nagrać. Zawsze każda informacja zostawiona w internecie. Jakże coś szukamy, to każdy coś znajdzie, że tak powiem, dla siebie może jakieś cenne informacje. Sam Pandora to jest zamknięte urządzenie. Tu akurat mamy wyjście słuchawkowe, tu jest głośność, mamy VGA i tak naprawdę guzik tego ustawień. Ja mam ją rozkręconą specjalnie. Sama płyta główna. To jest plastik, praktycznie nic więcej nie ma. Płyta główna wygląda tak. To jest wersja trzecia. Tak naprawdę tu nic nie mamy. Jest to tak zwany system zamknięty, czyli po prostu mamy kartę pamięci, jest software. Wszystko się dzieje na tej, że tak powiem, płycie głównej. Może to tak, żeby nie dotykać tego palcami. Jest tu złącze JAMA. Model, to jest bardzo ważne, jest SGGMER387L. Krecha 17TW, bo mniej więcej po tym modelu trzeba szukać oprogramowania, a jest ciężko to znaleźć. A jak już znalazłem, to okazały się różne dziwne problemy, bo obraz takiej Pandory zajmuje około 7 giga
Samo ściągnięcie nie jest problemem, ale to, gdzie jest wystawiane, czyli na portalach, które dają nam możliwość ściągnięcia typu Mega. Oczywiście nie będę tutaj spoilerował, bo ktoś jak nie ma konta, a ja nie mam, musiałem założyć i ściągnąć, no to tam są bardzo duże ograniczenia do 5 giga i później musimy odczekiwać około ponad 5 godzin, żeby dociągnąć ten plik dalej. Ja to uczyniłem, ale okazało się, że ten plik i tak był uszkodzony, albo coś nie działało z tą Pandorą. Szukałem, szukałem, aż w końcu znalazłem odpowiedni program. W tej chwili Pandora się już uruchamia, jest tu wsadzona moja karta. Jeszcze będę musiał tamtą kartę. Oczywiście jeszcze tamtą kartę zgrałem, że tak powiem. Oprogramowanie z tamtej karty. Myślałem, że może coś jest uszkodzone. I na mojej karcie, i na jego karcie dalej się działo to samo, czyli był zawieszony obraz. Ściągnąłem jeszcze jeden inny obraz z wersji czwartej. Pandora, że tak powiem, się uruchomiła, główne menu, wszystkie gry mogliśmy pooglądać, ale po uruchomieniu od razu się wieszała. Więc zacząłem dalej szukać, aż w końcu natrafiłem na oryginalny software. Mi się wydaje, że to jest oryginalny, przynajmniej tak wygląda, do Pandory trójki. I zacząłem to wszystko, tak powiem, formatować, wgrywać nowy obraz i podłączać do monitora za pomocą złącza VGA. I tak też to zaraz uczynimy. Ja to uruchomiłem. Dla niewtajemniczonych samo urządzenie jest bardzo fajne ze względu na to, że podpinamy to wszystko czy do automatu, czy do monitora, czy do arcade sticka na przykład samego możemy podłączyć. Ja to właśnie podepnę, wam zaraz pokażę. Podłączyłem to do mojego arcade sticka. Ja wam pokazuję. Do mojego arcade sticka za pomocą złącza, nie wiem, jest to chore, ale zaraz wytłumaczę, DB9. A dlaczego? Bo nie mam aktualnie nic takiego, żebym mógł sobie to podłączyć na spokojnie. No i zrobiłem, że tak powiem, takiego pajęczaka i to wszystko podłączyłem za pomocą mojego arcade sticka do Pandory. Znaczy, trzeba zwrócić uwagę, jeżeli ktoś się nie orientuje w temacie, to są tutaj piny. Te wszystkie piny odpowiadają za coś, że tak powiem, w tej Pandorze. Z lewej strony mamy sekcję zasilania. Mamy tu masę plus 5. Tutaj nie ma nic na tym piątym, że tak powiem, pinie. I tutaj mamy 12 plus, ale to trzeba zawsze sprawdzać, bo jak podłączycie odwrotnie, to po prostu spalicie całe urządzenie. Do tego będzie nam potrzebny zasilacz. Ja sobie go tak, na takie też dostałem od tego, od tej osoby, która do mnie wysłała. Ja tego dorobiłem sobie wtyczkę. Jest to wtyczka wyciągnięta, jak tworzyłem tape karta. Jest to ta sama wtyczka. Ona, że tak powiem, idealnie pasuje tutaj do złącza. I tak jak mówicie, nie możecie pomylić, bo tu są dwie masy. Ona idealnie pasuje tutaj. Sobie to po prostu tak zrobiłem. Musimy delikatnie wcisnąć. Ona będzie krzywo, ale możemy ją wyprostować. Ważne, żeby piny stykały. Także sekcję zasilania sobie rozwiązałem, a później już całym tym pajęczakiem podłączyłem wszystko do odpowiednich pinów. Rozpiskę pewnie wam wrzucę, jak to mniej więcej wygląda, ale musicie zawsze uważać z każdą inną Pandorą. Lepiej czytać informacje, bo tu akurat mam złącze JAMA, a są takie, że mamy wpinany cały port i dopiero stamtąd wychodzą różne piny. Też trzeba pamiętać, że złącze JAMA ma dwie strony. Jest góra, dół. Tu mamy, że tak powiem, sekcję zasilania. Tu mamy od masy po guziki. Guziki są tutaj na końcowych pinach. Poprzez start, select, wrzucanie monet. Tam jest kilka niepodpiętych tych pinów. Głośnik możemy tutaj podłączyć na tych pinach. A tu z drugiej strony mamy drugi player, że tak powiem. Tak samo się tyczy to tutaj. Jeżeli podpinamy zasilanie, to zasilanie musi być, jeżeli mamy 12 masę tutaj, to muszą być te dwa piny i te dolne piny też połączone. Tak jak tutaj jest to zrobione. Czyli mam to, że tak powiem, zlutowane razem i podpięte do masy. No i tyle. Tak naprawdę, żeby uruchomić taką Pandorę, to wystarczy nam zasilacz, to urządzenie, monitor i jakiś kontroler, który potrafi to obsłużyć. Jeszcze pewnie wrzucę parę zdjęć, jak to wygląda.
Są te nowe wersje Pandory. Już mają wyjście HDMI, też VGA. Jest dużo więcej gier. W tej Pandorze oryginalnie jest 520 gier. Ludzie tam coś próbują hakować to, ale też można to uruchomić na MAME, na emulatorze, więc czy jest to sens? To jest fajne, jeżeli mamy gdzieś automat, czy coś mamy, tak, to jest gdzieś tam w jakimś serwisie, bo w biurze gdzieś tam leży, siedzi w automacie i po prostu jest ogrywane. Także tak to wygląda. Tu jeszcze się pochwalę moją podstawką nową, Mortal Kombat, niedawno wygrawerowana. Jest to na łupku, to się kupuje gotowe. I podstaweczka, oczywiście kubeczek amigowy, łyk kawy i jedziemy z tematem. Ok, Pandorę już podłączyłem. Wygląda to mniej więcej tak. Jest to duży pajączek, jest podłączony do mojego arcade sticka. Umie według te guziki działać, ale ja mam to, że on jest też na... Bo mój arcade stick jest na DB9 i na USB. Tak, tu kupiłem tutaj dodatkowe dwa guziki zrobiłem, bo nie mam więcej, nie chcę, musiałem to wszystko przerabiać, ale ja to tylko robię dla testów i dla tego filmu. Także ja mam tutaj jeden guzik, drugi guzik, tu po przełączeniu zrobiłem skok pod tym guzikiem, czyli albo odchyłam galę do góry, albo skok jest tutaj. Także te dwa guziki w sumie działają, ten jest jakby to samo, co podłożył, do góry dał Joya. Więc teraz to uruchomimy, ja włączę Pandorę. Tak to działa teraz. A jeszcze mam filmik na początku, wrzucę, jak to działało przed tym wszystkim. Damy głośniej. Było ściszone. Także wszystko się uruchamia, animacja fajnie chodzi. Ja sobie to teraz tak ustawię, żeby wam pokrótce to zademonstrować. Także tak jak wam mówiłem, masa też gdzieś tutaj w tych pinach, ale nie pamiętam. Musiałem tam zerknąć do tego. Czyli mamy tak, pierwszy jest masa, tu jest 6 guzików od dołu, czyli 2, 4, 6. Ja mam dwa guziki tylko podłączone, góra, dół, lewo, prawa. Start, select, tam jeszcze jest gdzieś coin, ładowanie. U góry mamy pierwszy player, pod spodem będzie drugi player. Tu się gry z automatu, że tak powiem, zmieniają. Tu jeżeli nie wrzucimy kredytu, tu jak nie będzie kredytu, to ten czas nam nie będzie uciekał. Ja sobie wrzucę kredyt. Który to był guzik, ten czy ten? O, ten guzik, widzicie, wrzuciłem kredyt i mi czas ucieka. Jeżeli ja nic nie będę robił, ta gra się po prostu uruchomi. I to jest też ciekawe, bo chodzi to o to, że jeżeli mamy automat, no to po prostu jakiś tam demo leci, tak, żeby nie było, że tak powiem, gołego ekranu albo coś takiego. Tylko wrzuca się jakaś gra albo ja uruchomię ją. Także tak to wygląda. Już się wszystko uruchamia. Jest to taki King of Fighters, jest bardzo, bardzo dużo tych wersji. Tutaj też trzeba z dźwiękiem uważać, bo no jest to raz głośniej, raz ciszej. Także któryś z tych guzików, tu jest start. Także już mamy dwa guziki. Ciszę, ale muzyka jest fajna, tak typowo automatowa. Także to wszystko działa. Tu się chyba trzech albo czterech zawodników wybiera. Nieważna kolejność, my tylko testujemy. Jak widzicie, ja tutaj skaczę teraz, bo mam guzik ustawiony, a jak przełączę, ten guzik już nie działa. Działa mi tylko te dwa, bo tylko te dwa mam połączone. Jeżeli zwrócicie uwagę, ja mam fajny układ, bo jest to układ Mortal Kombat. Typowo układ razem z bieganiem plus Street Fighter.
Także naprawdę świetny układ, nie wiedziałem, jak go sam stworzyłem, że tak powiem, bo chciałem mieć jeden arcade stick do dwóch ulubionych moich gier, tak? Street Fighter i Mortal Kombat 1, 2. Trójka rzadko, ale za namową Simona czasem pogram, 4 to w ogóle odpada. Także to działa. Żeby wyjść, to musimy Start Select nacisnąć. Tam jest menu. My sobie ustawiamy. A może nie zmieniłem? Nie zmieniłem, dobra. To tak jak mówiłem, tu jest dźwięk. Tu mamy wejście do głównego menu. Ten guziczek. Wchodzimy do menu. Tu do góry sobie sprawdzamy. Jest factory reset. Tu zapisywanie chyba wszystkich tych naszych skorów. Game configuration. To tutaj mamy przy każdej grze. Możemy sobie ustawić ilość żyć, edytować listę gier. Nie wiem, tam może dodać chyba. Tylko że akurat mam użyć kit AB. Aha, czy możemy ukryć gry, pokazać. Widzicie, jest 520 gier. Jest 52 strony, na każdej chyba jest 10 gier, czyli 520 gier. Żeby z tego wyjść, to trzeba mieć guzik D, którego nie mam, ale to jest dobra. Zobaczcie sobie stóp. Dobra, chwila na to, żeby wam pokazać, że reszta guzików też działa. Zresztą zaraz przetestujemy sobie to wszystko. Czekajcie, sobie to założę. Bałagan narobiłem. I teraz tak, ja sobie wyjdę może z tego menu, bo guzikiem D nie wyjdę, tak? Ale wam pokażę, że wyjdę. Jeżeli weźmiemy sobie kawałek guzika, no to będzie jako nasz guzik. I dam go do masy, czyli do tego ostatniego pinu. Się dostać. O, tak, żebyście widzieli. Widzicie? Czy wyszedł, czy jeszcze nie? I jest, i wyszedł. To jest guzik D. Także wyszedł nam już z menu. Czekajcie, ten statyw zaraz spadnie. Ale jeżeli wejdziemy sobie w IO test, to tak, normalnie mi działa tak. No to pokażę. Góra, dół, lewo, prawo. I tak mówiłem. Guzik A. To nie działa. Guzik B. Przełączę. To działa mi to jako góra. Widzicie coś? Widzicie? I teraz tak, innych guzików nie mam. Ale jeżeli tak mówię, będę robił to tutaj, czyli ostatni to jest masa i te cztery guziki, które są niepodpięte, to są te reszta guzików po prostu. Ja wam to pokażę w ten sposób, że ja teraz tą masę złapię, czyli ten ostatni guzik i będę naciskał po kolei. Widzicie, wszystkie się zaświeciły. Także wszystkie można w ten sposób przetestować, jeżeli nie mamy złącza jama i całości. Że tak powiem, gniazda. Można to w ten sposób przetestować. Tylko jeszcze raz, masa i te cztery to są te A, B, C, D, E, F. Gier jest sporo. Tu, żeby wyjść, trzeba wcisnąć guzik A i start. Czyli ja muszę sobie wcisnąć któryś z tych. To jest A, czyli start jest tutaj. Oj, odpiąłem guzik przez przypadek, ale zaraz wam to pokażę. OK, guzik podpięty, czyli mamy start. Start i guzik A. I wychodzimy do głównego menu. Zresetujmy sobie save. Aha, tu jeszcze możemy ustawić sobie change coin set. To tam chyba jest ustawienie guzików. Tu jest to wychodzenie, czyli albo guzik menu, albo start the coin. Auto exit. Aha, po 3 minutach to nie, select game, wszystkie gry z wrzuconym kredytem i tyle, game configuration pokazywałem. Dajemy save setting, bo jak damy factory reset, to on nam zresetuje to do ustawień fabrycznych. No i tak to by wyglądało, wszystko działa, jeszcze tylko moją kartę zamienię na jego kartę.
Także taka wiązanka tu się dzisiaj stworzyła. Naprawdę jeszcze góra, dół to po jednym, w bok dajemy po 10. Tych idzie, także jeszcze szybko przelecimy, co tutaj jest. Metal slagi jest 6 części, wszystkie działają. Jest tu parę gier, które nie widziałem na oczy. Pewnie trzeba będzie jeszcze to posprawdzać, jak będzie chwila, chociaż to już będę wysyłał. Final Fight jest. Jest tu naprawdę, jak dla mnie, w Captain Commando świetna gra. King of Dragon. Przepraszam, za daleko poleciałem. Gdzie to był Final Fight? Dobra, jest. Cadillaki na górze są. Oczywiście są takie dziwne wersje czasem. Bo tu macie Cadillac. Czekajcie, bo mi to za szybko idzie. Cadillaki. O, i Cadillac. To jest wszystko to samo. Nie, może się różnią tam. Aha, tu jest jakiś Turbo. Aha, dobra, już teraz wiem, czym się różnią. Biorę teraz założenie, powiem szczerze, na tym nagraniu. No, jest Punisher, Simon, także. I myślę, że te gry się będę powtarzać, jeżeli chodzi o Willow. O Magic Sword u nas też było na automatach. Bardzo fajna giera. Three Wonders też ogrywam na kanale. To też ogrywałem. Ninja Kid Super Giera. Sam Simpson tak średnio lubię. Dużo bijatyk jest. Mega Twins na Atari ostatnio pokazywałem, która leży tutaj. Golden Eggs. O. Mission in Action Super Giera. Też się nie wiem, czym się różni. Turbo, czy co tam jest. Czekajcie, bo dam za delikatny joystick i tak źle się jedną ręką lewą szczególnie. Nie, to będzie chyba to samo. Także jest jedna gra. Ta też jest fajna. Ghosts and Goblins. No, jedna z najtrudniejszych gier chyba. Dungeon Dragons. Alien vs Predator. No, Shadow. O, coś się zdziwiłem, że ta gra jest, bo bardzo kiedyś szukałem. Naprawdę super giera i znajduje się na tym boksie. No, Hulk. No jest naprawdę super fajnych dużo gier. Robocop. Szkoda, że muszę to Metal Slug Plus. Pewnie kiedyś zakupię, bo mam już, zamówiłem sobie, złączę Jama, żeby się nie bawić w ten sposób. Zrobię normalne porty, jakiś joystick zrobię, żeby mieć do testu w razie czego. Ninja Commando. Też fajna giera. Street Fightery. Chociaż ja nie lubię takich, ale parę czasem pogram, ale żeby był jakiś Street Fighterek 2 Turbo. Super Street Fighter Award. To jest pierwsza, druga część, zwykła. Second Edition. Najlepsza moim zdaniem. Tu są takie już bardziej wyrafinowane. Szybko to chodzi, wody w górze, jakieś tam cuda. Także już pokrótce będziemy kończyć. Ja bym tu siedział całą noc, także tak to wygląda. No nie ma tutaj dźwięku, jeżeli chodzi o włączenie samej gry, dopiero po uruchomieniu gier. Aero Fightery 1942 był tam gdzieś pewnie. O jest, 45. No jest tych gier masa. Pewnie by trzeba było zrobić kiedyś live'a. Może się kiedyś kupi, zobaczymy. O, Street Hopa, Punk Show, to żeśmy grywali z Cezarem. Pozdrawiam kolegę. Także no jest sporo ciekawych gier. Pewnie po Mortal Kombat tutaj nie ma żadnej części. Ale z tego, co widziałem na Bandorze 6 chyba, 6 CE, to też to nie za bardzo chodziło. Nawet ostatnio Marskiego się pytałem specjalnie, bo mówiłem, że będę nakręcał ten materiał, bo no nie ma informacji za bardzo o Pandorach. Mianowicie po polsku, tam jest tylko pokazywanie gier, ale to mówię, trzeba sobie pomagać jakoś. Także to by było tyle i zaczynamy od początku. Słuchamy jeszcze jakąś gierkę na Snowbrosik. Kurde, pany, to po prostu można. Gdzie ten Snowbrosik był? O jest. Oczywiście, no, za delikatny joystick. No. Aha, bo ja trzymam pod skosem i dobra, nie jest, dobra, wiem, że zachodzi, bo ja zamiast mam joystick tak, a ja go trzymam, że daję do góry niby, on pod skosem szedł w górę. Dobra, brawo Maciej. No, brosik. Aha, bo tu się startem, bo ja już przeciągnąłem z automatu. Kredyt rzucamy, czas ucieka. Kredyt musimy wrzucić, uruchamiamy grę. Gra się uruchamia, kredyt mamy.
uruchamiamy gierę i już sobie pykamy. Wszystko fajnie chodzi. I tu się przydaje właśnie przełączenie guzika, żeby sobie mógł tym skakać, bo się zdecydowanie lepiej gra. O, nie działa, czekajcie. Coś przełączyłem, źle nie tak. A może nie można? Może coś potwierdzić, albo coś się odpiło może? No bajka. Czekajcie. Czego to nie działa? O, mamy się zaskoczyłem. Tu je przyłączę. Aha, bo tu się guzikiem, dobra, sorry. Ja pan pomyliłem za migą, bo tu się guzikiem de facto tak skacze. Ale jakby gra była, na razie tylko nie można było skakać. No już, ja już mieszam za migą, która leży tam, 600 gdzieś tam jest, także tak to wygląda, wszystko działa. No super, super sprawa, Pandora. Jeszcze przegrywam kartę tą drugą. Jakbyście mieli jakieś pytania, zapraszam do komentowania. Zasilacz jest 12 V, potrzebujecie i 5. Może być pecetowy. Także wszystko działa. Myślę, że jak czegoś nie to powiedziałam, pytajcie w komentarzach. No i zapraszam na następne filmiki. Mortala nie ma, ale Mortale podstawka mam. Także łyk kawy i się pany żegnamy. Amiga rządzi. Trzymajcie się. Hej. Choose your destiny.